Drogi Ojcze, ja Tobie dziękuję za to miejsce, za cały Kościół i ogłaszam z tego miejsca, że wszystkie oczy są teraz otwarte i widzą wszystko i każde ucho, które tutaj jest, będzie słyszało. Słuchajcie, kochani, ja miałam dzisiaj podczas uwielbienia takie objawienie, że w tej całej sali był ogromny ogień. Po prostu płonący ogień do czerwoności i każdy z nas był rozpalony, tak jak się żary palą. I słuchajcie, i Duch Święty mi mówi, że naszym obowiązkiem jest, słuchajcie, być tak rozpaleni jak ten ogień. Halleluja! Że jeżeli będziemy zimni, to ufaczamy Najwyższemu. Słuchajcie, po prostu tu się ściany prawie paliły, tak? I ja wiem, że to, co dzisiaj mówiła Tereska, że jeśli tylko każdy z Was będzie miał otwarte i szczere serce, to ten ogień się sam wyleje. Sam się wyleje. Nie potrzeba żadnej siły, żadnych wróżb, modlitw, nic. Tylko otwarte serce. Słuchajcie, otwarte serce tylko. I będziecie jednym wielkim płomieniem. Bo ja widzę to tak, że my mamy tam, gdzie powstanie nasza noga, tam, gdzie stąpnie nasza noga, my mamy być rozpaleni do czerwoności. Amen. Chciałam Wam powiedzieć. Amen.